nagrodu, ten z Ronennego, jedziemy w stronę Medyki. Tarnogród. A, gdzieś tam na dole. Tak. Idziesz do Garbolina, bo ja tam kazałem. Yeah.
Państwo, witamy Was bardzo serdecznie na starcie 11 Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Karyńskiego. Proszę tutaj w pobliżu grobu nieznanego żołnierza, tego miejsca przewodniczenia wnuka pana marszałka Piłsudskiego, pana Krzysztofa Jaraczewskiego. Proszę zebranie gości, by również tutaj podeszli bliżej do miejsca przewodniczenia, do przygrobie nieznanego żołnierza. Dziś, 27 sierpnia, z przedgrobu nieznanego żołnierza w Warszawie wyruszy 11 motocyklowy Międzynarodowy Rajd Katyński. Już po raz 11 pojedziemy na wschód, na dawne kresy Rzeczypospolitej, złożyć hołd naszemu rycerstwu, przytulić do serca tych, którzy tam pozostali. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich Państwa na tę uroczystość. To w Waszym imieniu kładziemy wieńce, zapalamy znicze na grobach naszych bohaterów. O godzinie 8 rano dzisiaj mszę świętą dla motocyklistów odprawił nasz wielki przyjaciel, ten, który jest z nami od pierwszego rajdu katyńskiego, to znaczy od 2001 roku, jego eminencja, ksiądz kardynał Józef Glemp, prymas Polski. Program pierwszego radia, Polskiego Radia, program pierwszy, tak zwana jedynka, oficjalnie objął 11 rajd katyński patronatem medialnym. Codziennie na antenie jedynki, w sygnałach dnia oraz po południu z jedynką będą się pojawiały relacje z trasy rajdu, miejsc odwiedzanych przez motocyklistów i spotkanych osób. Dodatkowo na portalu radia www.polskieradio.pl jedynka od soboty, od dziś pojawi się zakładka poświęcona rajdowi, w której będzie można znaleźć materiały dźwiękowe, opisy i zdjęcia. Serdecznie zachęcamy wszystkich do tych relacji i bycia na bieżąco z informacjami z trasy 11 rajdu katyńskiego. W tegorocznym rajdzie katyńskim będzie uczestniczył ksiądz Wojciech Mikulski, redaktor naczelny programów katolickich Polskiego Radia. Dziękujemy Polskiemu Radiu z całego serca. Informacje o przebiegu 11 rajdu katyńskiego będą również, jak co roku, w Radiu Maryja, w naszym dzienniku, w telewizji Trwam. Jutro, 28 sierpnia, o godzinie 14 rajd przyjedzie do Huty Pieniackiej, jednej z wiosek, z wielu wiosek wymordowanych przez UPA. Tam odbędzie się drugi motocyklowy zlot. Wszystkich motocyklistów zapraszamy bardzo serdecznie. Można jechać dzisiaj razem z nami rajdem katyńskim albo dołączyć na trasie lub przyjechać do Huty Pieniackiej. Dzięki życzliwości pana generała Leszka Elasa, komendanta głównego Straży Granicznej i naszego patrona, dla motocyklistów, uczestników rajdu katyńskiego i udających się na zlot, przejście graniczne w Chrebennem będzie ułatwione.
bardzo serdecznie. Również pragniemy powitać dzisiaj na starcie senatorów i marszałka Senatu. Bardzo serdecznie witamy, drogi panów. Punktem pierwszym naszej uroczystości jest złożenie meldunku. Komandor klasy 11 Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Gadyńskiego Leszek Isak. Melduj rajd, gotowy do wyruszenia. Na kilka chwil, na kilkanaście dni przed swoją śmiercią tak nas żegnał ksiądz prałat Zdzisław Peszkowski. Warszawa dnia 22 września 2007 rok. A 4 tygodnie temu umiłowany przyjacielu komandorze Wiktorze mówiłem: pędź i nieś Polskę do naszych najdroższych, najbliższych, tych, którzy tam czekają na nas. Umiłowany przyjacielu, a teraz wróciłeś wraz z twoją drużyną. Polscy motocykliści jak orły skrzydlate do gniazda swego. Jesteście znów w Polsce, zostawiliście tam na wschodzie niezapomniane wrażenia, pocałunek pokoju dla ziemi, która ciągle krwawi i tęskni. Tyle tam jeszcze niezagojonych ran. Wiktorze, bracia, przyjaciele, drodzy, czy wiecie, że oni już czekają, kiedy wrócicie, niosąc pamięć i tożsamość? Jesteście pokoleniem Jana Pawła II, który pragnął, aby pamięć była utrwalona i ubogacona prawdą, prawdą naszych dziejów, naszego trwania. Ona jest znakiem naszej tożsamości. Ona pomaga nam odpowiedzieć na pytanie, kim jesteśmy. Komandorze, niech Matka Boża Częstochowska, której oddaliście hołd waszych serc
i przyrzekliście wierność umiłowania dla jej syna i dla ojczyzny, dla każdego serca, które czuje po polsku i bije rytmem dziejów. Z serca dziękuję wam za ten błogosławiony trud, który podjęliście w imię hasła „Kocha Polskę i ty ją kochaj”. Niech Bóg wam błogosławi. Przygotujcie swoje serca i swoje dusze i siebie na następny lot, na następny trud, błogosławiony trud. Przyjacielu drogi, umiłowani, niech was Bóg błogosławi. Ksiądz Paweł Peszkowski, kapelan rodzin katyńskich, pomordowanych na wschodzie i wasz brat i przyjaciel. W imię Boże, czuwaj z Bogiem, najdrożsi moi. Gotujcie serca wasze na następne odwiedzenie. Ukłon od Polski. Życzę wam siły, mocy. Teraz prosimy ze słowami powitania prezesa Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński, pana Wiktora Węgrzyna. Dzień dobry państwu. Witam wszystkich kochanych państwa bardzo serdecznie. Witam szczególnie naszego wielkiego przyjaciela, księdza prałata Sławomira Żarskiego. Witam. Witam pana Andrzeja Pileckiego, syna rotmistrza. On będzie. Strzelał właśnie start. On rozpocznie nasz rajd. Witam panów senatorów, również naszych przyjaciół, pana Zbigniewa Romaszewskiego i Piotra. I Piotra Andrzejewskiego. Witam państwa bardzo serdecznie. Witam przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej i na pewno bardzo wiele innych instytucji. Nie jestem w stanie wszystkich po prostu wymienić, ale witam was, kochani, z całego serca, bo tutaj zbieramy się z potrzeby serca, a nie z nakazu. I dziękuję wam za to bardzo serdecznie. Po raz 11 wyrusza rajd katyński na wschód. Rajd katyński to podróż poprzez stulecia minione, szlakiem naszej chwały, chwały naszego oręża, szlakiem naszych klęsk i naszych grobów, szlakiem naszej wielkiej historii. Bo wszystko, co najpiękniejsze w nas, to właśnie stamtąd. Wielka poezja, literatura, muzyka, wielcy wodzowie, to właśnie z Kresu. Wszystko, co najpiękniejsze, co w sercach kochamy i nosimy, jest stamtąd. My jedziemy tam dotknąć tego, co jeszcze po nas pozostało. A pozostało sporo. Odkrywamy miejsca, ludzi, niezwykłe spotkania z Polakami, łzy. Spotykamy Rosjan. Jednym z takich ważnych elementów tego rajdu są spotkania z dziećmi. Z dziećmi najbiedniejszymi. Z dziećmi sierocińców rosyjskich. W tym roku odwiedzimy sierociniec, dzieci wrogów ludu. Jest taki pod Smoleńskiem, gdzie rodziców aresztowano, likwidowano, to dzieci były tam. W tej chwili podobno już jest normalnie, ale odwiedzimy ten sierociniec z uwagi na jego historię. To ważne miejsce dla nas. Ten rajd rozpoczynamy od Lwowa. Dzisiaj będziemy jeszcze we Lwowie,
po drodze odwiedzimy Żółkiew, odwiedzimy hetmana żółkiewskiego, złożymy mu meldunek, złożymy wieniec i dalej pojedziemy do Brzuchowic, tam jest nasze miejsce postoju. W niedzielę, jutro, zaczynamy od cmentarza Janowskiego. To jest też cmentarz Orląt, pierwszy cmentarz Orląt, tam jest 260 mogił. I następnie Wzgórza Wóleckie, potem katedra w katedrze lwowskiej, msza święta o 11.30, a potem wszyscy wychodzimy i śpiewamy pod pomnikiem Mickiewicza koncert polskich pieśni patriotycznych. Mam nadzieję, że tutaj zarządzi ksiądz, nasz ksiądz, kapelan, że zrobimy próbę. Wczoraj próbowaliśmy już na spotkaniu, prawda, śpiewaliśmy pieśni żołnierskie. Nie wiem, jak to wyjdzie tutaj, prawda, na powietrzu, ale to zupełnie dobrze. I dalej jedziemy na Podole. A jeszcze będziemy w Hucie Pieniackiej. To jedna z 2-4 tysięcy wiosek, wymienia się różne cyfry, które zlikwidowane zostały przez bandytów z ukraińskiej powstańczej armii. Tam będzie slot motocyklowy, pojedzie z nami więcej motocykli, część tam dojedzie. W ubiegłym roku na tym zlocie było 300 motocykli. Mam nadzieję, że będzie podobnie. A potem na Podole, oczywiście przez Jazłowiec, przez Okopy Świętej Trójcy, przez Chocim, Kamieniec Podolski, Winnice, przed Bar wcześniej jeszcze, Winnice, aż do Berdyczowa, przez Chmielnik, już nie pamiętam w tej chwili, zapominam te rzeczy. Chmielnik, Winnice, Berdyczów, Żytomierz, Kijów, Bykownie i następnie wjeżdżamy do Rosji, będzie Kozielsk, będzie Moskwa, z Moskwy jedziemy do Smoleńska na lotnisko, potem jedziemy oczywiście Katyń, będzie msza święta na części polskiej i prawosławnej. Zawsze każdego roku są przedstawiciele gubernatora, tam władz oblasti smoleńskiej. I następnego dnia już jedziemy do Dyneburga z Katynia na północ. Tam z kolei spotkanie z Polakami pod krzyżem, tam gdzie byli pochowani żołnierze Rydza Śmiglego w 20 roku, który pobił bolszewików, a Dyneburg przekazał Łotyszom. Łotysze bardzo szanują to miejsce, czczą i tam będzie nocleg pod tym krzyżem. Następnie Wileńszczyzna, a więc będzie to Żółw, Powiewiórka, Podbrodzie, sierociniec w Podbrodziu, gdzie 80% to polskie dzieci. Będzie Wilno, Ostra Brama, Rosa, będzie Koniuchy będą, miejsce wymordowanej wioski polskiej, tym razem przez komunistycznych, żydowsko-komunistycznych zbrodniarzy. Następnie pojedziemy do Kopciowa, pomnik grób Emilii Plater, złożymy wieniec, to tradycyjne nasze miejsce. A następnie Giby, to już w Polsce, Okopy, koło Suchowoli, to jest miejsce urodzenia i rodzinna wioska księdza Jerzego Popiełuszki. Przytulimy panią Mariannę do serca, od kilku lat już ją tam odwiedzamy, ku jej wielkiej radości. I następnie pojedziemy do Narewki. To też takie niezwykłe miejsce, po raz pierwszy tam będziemy. Tam urodziła się Inka Sędzikówna, łączniczka Łupaszki. Wspaniała dziewczyna, zamordowana przez komunistów w wieku 17 lat. Łączniczka. Także wszędzie tam będziemy, spotykamy Polaków. W Narewce podobno mamy mieć następnego dnia spotkanie z dziećmi w szkole i będzie lekcja wychowawcza. Także bardzo się cieszymy. Cała trasa, ta, którą wymieniłem geograficznie, jest usiana spotkaniami z Polakami. Jest również bardzo wiele spotkań z młodzieżą rosyjską.
I ponadto tam nas witają bardzo serdecznie. Tam na Ukrainie zawsze jest telewizja. Gdziekolwiek się zatrzymujemy, to są wywiady. Tam jakieś zrobiono kiedyś w jakimś domu konferencję prasową. Niezwykła serdeczność, zwłaszcza Charków, zwłaszcza Kijów. Jakoś w Polsce, no trochę widzę tutaj kamery, ale zwykle jest tego bardzo mało. Jakoś nas tutaj nie chcą, nie wiem dlaczego. Znaczy ja wiem już dlaczego, ale... Dziękuję jeszcze raz serdecznie za przybycie i do zobaczenia. Wszystkich was już dzisiaj zapraszam bardzo serdecznie na dzień 1 października. Wracamy 12 września, ale motocykliści są tak zmęczeni, że rozjeżdżamy się do domu. Zakończymy rajd w Ranarewce w tym roku i rozjedziemy się w różnych kierunkach Polski. Mamy kolegę z Australii, no on pewnie poczeka do 1 października, także niby odjeżdżą. I potem wszyscy się zjeżdżamy tutaj do Warszawy i o godzinie 10 w katedrze świętego Jana będzie msza święta motocyklowa, a po mszy o 12 tu w tym samym miejscu będzie zakończenie. 1 października, sobota. Dziękuję bardzo serdecznie za przybycie. Ja zrobiłem wielkie poka. Ja najmocniej przepraszam. Jest z nami człowiek niezwykły. To jest przedstawiciel sztabu generalnego, pan komandor, admirał, przepraszam, jeszcze lepiej, admirał Ambroziak. Dziękuję serdecznie, proszę mi wybaczyć. Trzech naszych znamienitych gości zapraszam teraz na chwilę, na parę słów, na chwilę refleksji. Pana senatora Zbigniewa Romaszewskiego, pana admirała Mariana Ambroziaka ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i pana dyrektora Biura Edukacji Publicznej Marka Gawęzowskiego. Żegnając was na tą długą drogę, na którą nie pojedziecie sami. Pojedziecie razem z naszą pamięcią o naszych bohaterach, o naszych grobach, o naszych zwycięstwach i porażkach. Pojedziecie tam, gdzie jest również Polska. Polska jest tam, gdzie są nasze groby. Dziś, kiedy istnieje tak poważny spór o naszą tożsamość, co to znaczy Polak? Polak to ten, kto zna swoją historię, kto jest z niej dumny i kto buduje Polskę zarówno w swoim sercu, jak i w swojej pamięci. Pojedziecie tam z naszym najgłębszym szacunkiem, z naszą najgłębszą pamięcią o tych, którzy tam zostali. Zawieziecie tam Polskę. Niech wasz przykład będzie przykładem dla tych, którzy chcą tą Polskę budować, którzy chcą być Polakami i którzy chcą budować naszą tożsamość. Dziękuję bardzo. Nasze siły zbrojne, nasza marynarka wojenna. Podczas tego rajdu na całej trasie przejazdu będziecie reprezentowali naszą flagę, co już zdążyłem zauważyć, spoglądając na motory, praktycznie na każdym jest nasza biało-czerwona flaga. I to jest główny cel, odwiedzenie miejsc, które wciąż tkwią w historii naszego kraju, jak również pokazanie naszej flagi. Chciałem życzyć z tego miejsca wszystkim uczestnikom rajdu wspaniałej pogody, szerokiej trasy, bezpiecznego powrotu do kraju i
tych uroczystości związanych z zakończeniem rajdu w dniu 1 października. Dziękuję bardzo. Drodzy uczestnicy 11 Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego, w imieniu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, wiceprezes Instytutu, proszę wybaczyć mi wzruszenie, nieczęsto przemawiam. W imieniu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, doktora Łukasza Kamińskiego i pani wiceprezes Agnieszki Rudzińskiej, pełniącej również obowiązki dyrektora Biura Edukacji Publicznej, a także swoim, chciałbym życzyć wam wszystkiego, co najlepsze, dobrej drogi, bezpiecznej, także dlatego, że wśród was znajduje się kilku naszych pracowników, a moich kolegów Leszek Rysak, Maciej Żuczkowski i Jerzy Kirszak. Wszystkiego dobrego. Teraz zaprosimy księdza pułkownika, prałata Sławomira Żarskiego z modlitwą i błogosławieństwem. Panie komandorze, drodzy bracia w kapłaństwie, kapelani rajdu, przygodni rycerze, patrioci, rajdowcy, z serca wam dziękujemy za to wasze piękne świadectwo. Ksiądz prymas tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński powiedział: kocham ojczyznę bardziej niż swoje serce. Wy pokazujecie tą miłość do ojczyzny. To wy w sposób szczególny wieziecie tam pamięć i o tych, którzy spoczywają w grobach, a do których ostatnio dołączyli wspaniali patrioci na czele z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim, prezydentem Ryszardem Kaczyńskim, człowiekiem szczególnie szlachetnym i właściwym patriotą. Bądźcie tacy, niech ten rajd się poszerza, a ja również dziękuję wam za te piękne spotkania na Jasnej Górze potem, gdzie przecież dajecie świadectwo pięknej modlitwy u Matki Bożej Królowej Polski. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Boże, ty przeprowadziłeś Izraelitów suchą nogą przez Morze Czerwone i trzech mędrców za przewodnictwem gwiazdy przyprowadziłeś do Syna swego. Spraw, aby droga pielgrzymów była pomyślna i czas pogodny. Niech jak młody Tobiasz w towarzystwie twego świętego anioła szczęśliwie dojadą do celu pielgrzymki, a w końcu do przystani zbawienia wiecznego. Panie nasz Jezu Chryste, bądź przy nich, broń ich, bądź przed nimi, aby ich prowadzić, bądź za nimi, aby ich strzec, bądź z nimi, aby im błogosławić. Pokój i błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech pozostanie z wami. Amen. Komandor trasy Leszek Rysak będzie teraz przygotowywał delegacje składające wieńce. My w tym czasie wysłuchamy naszej nadwornej skrzypaczki. Thank you.
Wieńce składają przedstawiciele 11 Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, drugiego zlotu w Hucie Pieniackiej oraz nasi przyjaciele, którzy również poddają hołd, a przede wszystkim także przynoszą tutaj pamięć. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim. Wszystkim gościom, wszystkim zaproszonym. A pana komandora, dwóch komandorów trasy i rajdu prosimy na motocykle. I pierwsza runda będzie po placu. Następnie strzał i w drogę do katedry praskiej. Warszawsko-praskiej.